Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Dziś mamy dla Was ucztę. Lekkie karabiny maszynowe firmy Specna Arms. Firma ta obiecała nam je już jakiś czas temu. Na szczęście, jak obiecują, to dotrzymują słowa. Panie i panowie, przed Wami SA-249, MK1, MK2, Para i SA-46. Obejrzyjmy je z bliska, bo jest na co patrzeć. Zacznijmy od tego, co wszystkie te repliki mają ze sobą wspólnego. Wszystkie używają pudełkowego magazynka, który mieści 2,5 tysiąca kulek. To jest magazynek elektryczny, działa na baterię, więc nie będziesz męczył swojego palca używając high-cupa. Korpus i pokrywa komory zamkowej wykonane są z polimeru, to dlatego te repliki są tak bardzo lekkie. Wszystkie używają stalowego dwójnoga, a teraz weźmiemy je sobie pojedynczo i pokażę Wam, jakie są między nimi różnice. Jeśli podobnie jak ja musisz przynajmniej raz do roku obejrzeć helikopter w ogniu, to ta wersja na pewno Cię zadowoli. SA-249 MK1. Kolba wykonana jest z metalu. Mamy tutaj również podpórkę na ramię. Jeśli chodzi o pokrywę komory, nie mamy tutaj szyny RIS, podobnie jak było to w oryginale. Mamy mechaniczne przyrządy celownicze. Chwyt pistoletowy, jak w innych modelach, wykonany jest z polimeru. Lufa wykonana jest częściowo z metalu, częściowo z polimeru. Każda inna wersja ma nieco inny styl lufy, podobnie jak chwytu przedniego. Każda lufa może być zdemontowana. Wystarczy tylko wcisnąć tą wajchę i wysuwa nam się lufa razem z komorą hop-up. Standardowa gumka, standardowa lufa, komora wykonana z metalu, rotacyjna. Przejdźmy w takim razie do MK2. Wersja MK2 wyposażona jest w kolbę wykonaną z polimeru, która również posiada wspornik odciążający. Zmieści się w niej całkiem spory akumulator. Mamy nieco inny kształt lufy, która wyposażona jest w rączkę transportową, którą można pod różnymi kątami ustawić, oraz osłonę termiczną, którą jednym ruchem można zdemontować, gdyby nie była nam ona potrzebna. Łoże nieco innego kształtu niż w MK1. Cała reszta już identyczna. SA-249 Para posiada bardzo charakterystyczną składaną kolbę. Te dwa pręty wykonane są z metalu. Zupełnie przypadkiem mam tutaj przekrój. Jest to lite aluminium. Stopka kolby wykonana jest z tworzywa. Mamy również metalowy wspornik jak w innych replikach. Aby złożyć kolbę, wystarczy pociągnąć ją do tyłu, obrócić. Ta obracająca się część wykonana jest z tworzywa i wcisnąć do środka. W ten sposób powstaje nam bardzo krótka replika, która spokojnie może służyć jako replika wsparcia w cyklu B. Jeśli chodzi o łoże i osłonę lufy, wygląda ona tak samo jak w MK2. Lufa bardzo krótka. Może więc przejdźmy w takim razie do SA-46. Okej, czas na najbardziej wybajerzone SA-46. Kolba wykonana jest z tworzywa, stopka wykonana z metalu. Oczywiście mamy tutaj również wspornik ramienia dla naszego odpoczynku. Kolba nie jest taka krótka, jest regulowana, ma kilka ustawień, a prowadnica wykonana jest z metalu. Mamy tutaj również krótki odcinek szyny RIS na pokrywie komory oraz wszędzie z przodu. Lufę zabezpieczają nam trzy szyny RIS zamontowane na metalowym montażu. Od spodu również metalowy montaż, również z trzema szynami. Najbardziej bajerancka lufa, jaka występuje wśród wsparcia. Dwójnóg można zamontować w ten sposób z przodu, ale również w każdym z modeli można go
można replikę przenosić z dwójnogiem zamontowanym pod lufą. Jednak w tym przypadku nie będziemy mogli skorzystać z chwytu, który mamy w zestawie. Jednakże, jeżeli chcesz mieć chwyt, a także dwójnóg złożony, możesz zawsze zamontować go z boku, jak robią to nawet niektórzy komandosi używający prawdziwych zabawek tego typu. No dobrze, pokażę Wam teraz, jak to załadować, a potem postrzelamy. Aby załadować magazynek do repliki, wystarczy użyć maguela, który mieści się tutaj. Oczywiście, jak w oryginale, możemy też używać magazynków w standardzie Stanag, high capów, mid capów czy low capów, ale no nie chcesz tego. Ta replika powinna używać boksa. Najpierw podłączamy zasilanie w kuleczki do maguela w ten sposób. O. Będzie to trochę niezdarne, ponieważ używam lewej ręki. Stryk, załączyło się. Następnie podłączamy magazynek do montażu, który oczywiście wykonany jest z metalu. No więc tak, kulki są, prąd w boksie jest, potrzeba jeszcze prądu do repliki. Aby to uruchomić, otwieramy pokrywę dolną, mamy tutaj dostęp do akumulatora. Przyznam, nie ma tutaj bardzo dużo miejsca, natomiast dobierzesz spokojnie całkiem sporą gamę akumulatorów typu LiPo, które będzie można użyć z tą repliką. A jeżeli wybierzesz wersję MK2, która gdzieś tutaj się wala, to w polimerowej kolbie jest naprawdę sporo miejsca na różnego rodzaju akumulatory. No dobra, załadowany, podepniemy bateryjkę i zaraz postrzelamy. Zanim pójdziemy na chrono, pokażę Wam, co wypycha kulki z tego małego potworka. Otwieramy pokrywę i to, co widać, to wielki kawał, ogromna cegła wykonana z metalu. To gearbox, który wytrzyma ogromne ilości wiader amunicji. Jeżeli około 400 FPS, bo to jeszcze pokażę chrono, jest dla Was za mało bądź za dużo, no to jesteście dzisiaj szczęściarzami, ponieważ mamy tu szybką wymianę sprężyny. Wystarczy odkręcić tą nakrętkę, wyjąć pin, kolba sama się nam rozłoży. Teraz prowadnica sprężyny, wystarczy, że wciśniemy ją do środka i pociągniemy za tą dźwignię. Prowadnica, sprężyna. Wystarczy wymienić sprężynę i zrobić to wszystko w odwrotnym kierunku. Takie proste. Do testu chrono użyjemy kulek 0,2 g firmy Spetsna Arms Edge oraz akumulatora 11.1 LiPo, oczywiście Spetsna Arms. Zwykle używamy tego totalnie profesjonalnego montażu na broń, aby sprawdzać celność. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo ktoś owinął tutaj gumką spust i wyprowadził przewody na zewnątrz. I jeszcze zostawił tu akumulator 11.1. Nie wiem, co się stanie, jak podłączę, ale pozwolę sobie to zrobić. SA-249 to broń wsparcia, więc jeżeli nie jesteś w stanie trzymać spust przez długi czas i wysyłać tysiące kulek swoich przeciwników, to może zajmij się AR-15 jakimś kałasznikowym albo snajperką. A jeżeli lubisz wywalić 1000 kulek razy 15 na jednej strzelance, to te repliki czekają właśnie na Ciebie. I'm loving it!